jestem bardzo zadowolona, aczkolwiek no jest trochę niedosyć, bo no troszeczkę zabrakło do finału, chyba tam 700 w mojej serii, bo tam 4 dziewczyny wchodziły, ale mimo wszystko jestem zadowolona, rekord życiowy 8.05, więc no cóż, tylko się cieszyć. Ten bieg nie był bliski ideału, zawadziłam też pierwszy płotek, czyli po prostu było za blisko, nie skróciłam pierwszego kroku, a później złapałam rytm, dobrze się biegło. No i wynik taki, jaki jest. Nie sądziłam, że w tym roku będzie tak wysoki poziom. 2 lata temu wynik 8.08 dawał finał, a w tym roku niestety ten poziom był tak wysoki, że ten wynik niestety tam dawał chyba 7, dopiero 12 miejsce. No i w tym roku nie jestem na bieganie poniżej 8 sekund, więc ten wynik jest zadowalający. Jest to też dobry prognostyk przed sezonem letnim, gdzie czekają Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w Pekinie. Czeka mnie dużo pracy. No, musimy zrobić z trenerem no, ogromną pracę siłą, ale to robimy stopniowo. Wiadomo, że tam sporo ciężarów po prostu mi nie założy, bo ja po prostu jestem do tego nieprzygotowana. Ale z roku na rok robimy postępy. Widać też to w wynikach. Więc na najbliższe lata no to trzeba się tylko cieszyć, że jest sporo rezerwy i mam się po prostu w czym poprawiać. Czyli w technice, w sile, a na pewno to da duży progres na Mistrzostwa Świata w Pekinie, czy nawet w Rio 2016.